Piotr Grześ, witam i zapraszam do obejrzenia premierowego wydania Kuriera Chodzieckiego. Zobaczmy, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Podsumowanie zimowych ferii w powiecie chodzieskim. Kolejne kulturalne przedsięwzięcia realizowane w Szamocińskim Domu Kultury. Drogowe i sportowe inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku w Margoninie. W dalszym ciągu będziemy poszerzać naszą infrastrukturę drogową oraz sportową i rekreacyjną. Autorskie spotkanie z Marią Konopką w Pudzyńskim Domu Kultury. Tymi siłami udało nam się wydać wspomnienia z okresu II wojny światowej pani Marii Konopki. Było bezpiecznie. Taki komunikat usłyszeliśmy z ust rzecznik chodzieskiej policji. Chodzi tym razem o podsumowanie zimowych wakacji w regionie chodzieskim. Zimowe ferie w powiecie poprzedzone były licznymi spotkaniami i pogadankami poświęconymi bezpieczeństwu w okresie zimowym. Ferie w powiecie chodzieskim były bezpieczne. W dniach od 18 do 31 stycznia policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży brali udział w działaniach prewencyjno-profilaktycznych pod nazwą Bezpieczne Zimowisko 2016. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zabezpieczała znaczna część policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży w celu zapewnienia tego bezpieczeństwa zarówno podróżującym, udającym się w podróż, na zorganizowane formy wypoczynku, ale też tym osobom, które wypoczywały na miejscu. Możemy nieskromnie powiedzieć o małym sukcesie, bowiem nie doszło do żadnego wypadku z udziałem dzieci. Praca profilaktyków dzielnicowych, ale też zespołu do spraw nieletnich też przyniosła oczekiwane rezultaty. Nie doszło bowiem tutaj do żadnego zdarzenia, żadnego wypadku na świeżym powietrzu z udziałem dzieci. Jeżeli chodzi o kwestie związane z ruchem drogowym, to tutaj bardzo duży nacisk położyliśmy również na tę sprawę. Nasi policjanci kontrolowali autokary oraz samochody przewożące dzieci. Było w tej kwestii również bardzo dobrze. Myślę, że na taki stan rzeczy w dużej mierze wpływ miała pogoda, która akurat tak się złożyło, że było dość ciepło. Owszem, też wiele innych czynników, rozwaga, rozsądek. Myślę, że też tutaj dużą rolę odegrało. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku też ferie będą takie bezpieczne. My ze swojej strony zapewniamy, że zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Już za kilka dni rozpoczniemy 40-dniowy czas postu. W Kościele Katolickim to czas przepełniony zadumą i refleksją. Jak powinniśmy przeżyć ten czas? Odpowiedzi na to pytanie szukał Paweł Hajman w rozmowach nie tylko z mieszkańcami. Z kamerą Kuriera Chodzieskiego znajdujemy się dzisiaj we wnętrzach chodzieskiej kolegiaty kościoła pod wezwaniem świętego Floriana. Główny powód tej wizyty, jak pewnie się już domyślają nasi telewidzowie, to już niebawem rozpoczynający się okres 40-dniowego Wielkiego Postu. Jaki będzie to czas dla katolików? O to postanowiliśmy zapytać proboszcza chodzieskiej parafii pod wezwaniem świętego Floriana, księdza kanonika Ireneusza Szypurę. No, czas szczególny. Wielki Post to czas takiego głębokiego i zamyślenia, i wniknięcia w siebie. A w tym roku ten czas jest rzeczywiście taki szczególny, bo przeżywamy rok jubileuszowy, rok święty, miłosierdzia. Bóg jest miłością miłosierną. To On przychodzi do człowieka i chce, abyśmy zawsze byli i dla Pana Boga, i dla siebie nawzajem. To jest ten czas, który skłania do refleksji, skłania do modlitwy. Kościół wychodzi z tymi propozycjami wielkopostnymi, aby nam pomóc w tym przybliżaniu się do Pana Boga i do siebie nawzajem. Rozpoczynamy środę popielcową, pochylając głowy, przyjmując tę szczyptę popiołu na głowę i te słowa: pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i proch się obrócisz. Dlatego ten czas taki szczególny, który rozpoczyna przemianę naszego życia. I potem kolejne dni, kolejne niedziele Wielkiego Postu z nabożeństwami pasyjnymi, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale,
rekolekcje szkolne i parafialne. To wszystko, co ma nam pomóc w tym stawaniu się tak bardzo blisko Pana Boga i siebie nawzajem. We wnętrzach chodzieckiej kolegiaty trwa cały czas adoracja Najświętszego Sakramentu. Jak się okazuje, już od 3 lat odbywająca się właśnie w tym miejscu. Stąd też z naszą kamerą nie wchodzimy do wnętrz chodzieckiej kolegiaty. Okazuje się, że okres Wielkiego Postu to czas, kiedy proboszczowie poszczególnych parafii zapraszają do brania udziału w wielu wydarzeniach, między innymi rekolekcjach oraz wspólnej modlitwie, ale to także w chodzieży czas przygotowań do wielkiego kulturalnego wydarzenia i przedsięwzięcia. Misterium odbędzie się kolejny raz, trwają już przygotowania. Szczegółnie mogę zdradzać, bo one trwają. Natomiast będzie to misterium męki pańskiej dotyczyć obu parafii, całego naszego miasta. Będzie też ta wspólna droga krzyżowa, która jest tak bardzo ważna i potrzebna w tym naszym duchowym przeżywaniu Wielkiego Postu. Pewnie nie będziemy w dzisiejszym wydaniu Kuriera Chodzieskiego zastanawiali się nad tym, które ze świąt są ważniejsze, Boże Narodzenie czy też święta Wielkiej Nocy. Jednak osoby wierzące powinny pamiętać o tym, że święta Zmartwychwstania, święta Wielkiej Nocy to święta najważniejsze. Święta Bożego Narodzenia są piękne, bo tak bardzo nam przybliżają Boże Dziecię. One są same w sobie takie rodzinne, takie piękne. Natomiast najważniejsze dla katolika to są święta Zmartwychwstania Pańskiego. Można by powiedzieć, każda niedziela jest małą Wielkanocą, bo jest pamiątką Zmartwychwstania. I dlatego Chrystus zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy. Dlatego ta radość z Chrystusowego zmartwychwstania, bo przyszedł, aby nas zbawić, aby nas odkupić, abyśmy stali się dziećmi Bożymi w całej pełni i abyśmy mogli razem z Chrystusem żyć i oglądać Pana Boga twarzą w twarz. Ta nasza kolegiata jest kościołem jubileuszowym, dlatego zapraszam mieszkańców naszego miasta, nie tylko parafii, ale mieszkańców naszego miasta, pielgrzymów, do odwiedzania kolegiaty, przejście przez bramę jubileuszową, bramę miłosierdzia. I możemy w ten sposób zyskać każdego dnia odpust zupełny, wypełniając zwykłe warunki, które są dostępne dla każdego człowieka wierzącego. Dlatego zapraszam i zachęcam, trwajmy na modlitwie, przychodźmy do kolegiaty, tym bardziej, że w kolegiacie każdego dnia jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Przychodźmy do Chrystusa i bądźmy z Chrystusem. Bez względu na to, jak często będziemy odwiedzali w okresie Wielkiego Postu obie chodzieckie świątynie, pamiętajmy o tym, że to czas wyjątkowy, czas ogromnej refleksji i zadumy nad naszym życiem, ale także nad jego pewnie przyszłością. To także czas, kiedy nabieramy ogromnego dystansu i pokory do życia. Paweł Hajman z wnętrza chodzieckiej kolegiaty, Kurier Chodziecki. 2016 rok zapowiada się ciekawie pod inwestycyjnym względem. Przybędzie nie tylko kolejnych odcinków wyremontowanych dróg. Kolejne inwestycje z pewnością ucieszą również miłośników jednośladów. Z naszą kamerą zaglądamy do Margonińskiego Ratusza i pytamy o inwestycyjne plany na dopiero co rozpoczęty rok. W tym roku w dalszym ciągu będziemy poszerzać naszą infrastrukturę drogową oraz sportową i rekreacyjną. O to przede wszystkim mieszkańcom chodzi, żeby każdy mógł mieszkać przy twardej, asfaltowej czy z kostki brukowej drodze. Będziemy budować również drogi do zakładów pracy. To jest chyba największa w tej chwili i pierwsza inwestycja, która ma być wykonana. Kilometrowy odcinek asfaltowy 6-szerokiej drogi do największych zakładów pracy, gdzie dziennie dzisiaj w bardzo złym stanie drogą przejeżdża około 40 do 100 tirów. Staramy się
już od kilku lat tą inwestycję zacząć. Niestety nie jesteśmy jeszcze właścicielem gruntu. Są to lasy państwowe i dlatego tak długotrwała jest procedura przejęcia tego gruntu na własność gminy. W drodze z Margąckiej Wsi w kierunku zakładów ROFI Agrifirmu. Największym marzeniem wielu mieszkańców miasta i gminy Margonin są boiska w poszczególnych sołectwach. Okazuje się, że władze samorządowe także realizują to zadanie. Że wybudowaliśmy do tej pory 4 profesjonalne boiska, 2 na wsi, 2 w Margoninie. W tym roku rozpoczynamy kolejne 2, czyli boisko Orlik w Adolfowie i w Kowalewie boisko wielofunkcyjne. Pewnie nie tylko na terenie miasta i gminy Margonin przybywa miłośników jednośladów. Ci, którzy mieszkają na terenie tej właśnie gminy, mają powody do radości. Można powiedzieć, że już wszystkie miejscowości i sołectwa są połączone ścieżkami pieszo-rowerowymi z miastem Margonin. Brakuje dosłownie 2 odcinków w kierunku Wągrowca, niecały kilometr do ostatnich miejscowości Bugaj i w kierunku Radwanek 300 metrów chodnik w kierunku właśnie Radwanek. Za naszymi oknami towarzyszy nam jeszcze zimowa aura, ale to znakomity czas, aby porozmawiać między innymi o tym, co będzie działo się latem, a w Margoninie każdego roku dzieje się bardzo dużo. Z pewnością największą atrakcją jest margonińska plaża. Będziemy rozbudowywali zjeżdżalnię, która cieszy się bardzo wielkim powodzeniem wśród okolicznych mieszkańców. W tym roku powstaną, nie wiem czy przed sezonem, ale w tym roku powstaną 2 dodatkowe zjeżdżalnie. Jedna o długości ponad 100 metrów i średnicy 1,5 metra, gdzie będzie można zjeżdżać na pontonach. I druga 60-parometrowa o nachyleniu 20%. Czas na zmianę tematu podczas dzisiejszego naszego spotkania. Właśnie dlatego z naszą kamerą odwiedzamy Szamociński Ośrodek Kultury. W tym miejscu rozpoczęły się przygotowania do realizacji kolejnych wielkich kulturalnych wydarzeń. O szczegółach już za chwilę dyrektor placówki. Myślę, że wyjątkowym koncertem, który przygotowujemy, jest wyjątkowy, jeszcze raz podkreślę, wyjątkowy koncert pani Ireny Santor z zespołem w dniu 6 marca w naszej hali widowiskowo-sportowej Nowa Konkordia. Zapraszam wszystkich, którzy będą nas oglądać, serdecznie na ten koncert. Dariusz Rybarczyk, dyrektor Szamocińskiego Ośrodka Kultury, na początku każdego roku pyta najmłodszych mieszkańców gminy o to, jakie zespoły chcieliby usłyszeć. Staram się raz w roku, na początku roku, w styczniu, wydawać taką ankietę dla uczniów zespołu szkół w Szamocinie i w Lipiej Górze. I przynosi to taki efekt, że no raz w roku pytam młodzież, co by chciała i kogo by chciała z gwiazd w Szamocinie, w plenerze, w maju, w lipcu i tak dalej. W tym roku lekko zmieniłem ankietę, podałem ja kilka gatunków muzyki, między innymi z gatunku disco polo, z gatunku rocka, z gatunku hip-hopu. I młodzież miała tutaj do wyboru kilka zespołów, oczywiście swoje propozycje. Na dzisiaj koło 500 ankiet w tej chwili tutaj koło mnie leży, bo to wczoraj akurat dostarczono do mnie. Wygrywa z gatunku disco polo zespół Piękni Młodzi, na drugim jest zespół MIG. I przypominam, że 20 maja na pewno już będzie zespół MIG w Szamocinie w plenerze. Czyli bardzo się cieszę, że ta młodzież też spogląda na to, co, jak ja myślę, bo myślałem, że zespół MIG będzie bardzo trafną propozycją, a widzę, że młodzież też na drugim miejscu w tej chwili, na razie jeszcze na te 500 ankiet jest na drugim miejscu, także wspaniale. Piękni młodzi będą w przyszłości z gatunku rock i hip-hopu tak samo, także na pewno w tej ankiecie na pewno te zespoły, które są, na pewno ujrzymy może w tym roku, może w roku 17. Jak zawsze warto być, dużo się dzieje, mamy dobre opinie w tej chwili, jeżeli chodzi o Szamociński Ośrodek Kultury. Bardzo się cieszę, że sporo osób z zewnątrz przyjeżdża, nie tylko z powiatu, na który oczywiście powiat i miasto i gminę Szamocin zapraszam na wszystkie imprezy, które będą za darmo, które są płatne, ale także mamy sporo osób, które przyjeżdżają już spoza terenu powiatu chodzieskiego. Dodam, że w tym roku także będzie Misterium Męki Pańskiej, na który po prostu też zapraszam w marcu. No, staramy się jak możemy. Staramy się przygotowywać co roku inne imprezy o innym charakterze, aby nasi mieszkańcy, nasze społeczeństwo mogło zapoznać się z wszelkiego rodzaju działalnością kulturalną.
Ta działalność kulturalna przecież jest bardzo bogata i bardzo szeroko rozwijana. Przede wszystkim chcemy pokazać i gwiazdy, ale chcemy również pokazać naszych rodzimych artystów, naszych rodzimych twórców. Skupiamy się na najmłodszych, bo młodzi artyści to też dorobek, to przyszłość naszej gminy. Artystów na terenie gminy Szamocin nie brakuje. Dzięki temu możliwa jest organizacja wielu koncertów. Poziom tych koncertów jest wysoki i zainteresowanie publiczności jest wysokie. Bo cóż to za koncert, jeżeli nie ma publiczności? Póki co możemy się pochwalić wielką publicznością i publicznością, która odbiera nasze koncerty z radością i szczerością. W części informacyjnej tylko krótka relacja, rozwinięcie tematu w programie w obiektywie, na który już teraz zapraszam. Przenieśmy się w takim razie do Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu. Właśnie tam kilka dni temu odbywało się autorskie spotkanie z Marią Konopką, postacią przez wiele lat związaną z życiem gminy. Pani Maria przy pomocy lokalnych władz spisała wojenne wspomnienia związane z życiem i tym, co spotkało jej rodzinę w okresie okupacji. Bardzo serdecznie witam jeszcze raz wszystkich zebranych na dzisiejszym spotkaniu. Okoliczność dzisiaj jest wyjątkowa. Tak jak już wspomniałam, to wnuczki mnie, w książce wspomniałam, to wnuczki mnie namówiły do tego. No to zaczęłam pisać i najpierw ołówkiem, zeszyt, gumka i ołówek. No później jak już dostałam komputer, to dalej na komputerze. W dalszym ciągu dzisiaj pozostajemy przy informacjach kulturalnych. Podopieczni chodzieskich warsztatów terapii zajęciowej już od wielu lat w okresie karnawału spotykają się podczas swojego balu. Pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to wydarzenie od kilku lat organizują przy współudziale swoich przyjaciół z Ujścia. Raz jeszcze dzisiaj przenieśmy się do Margonina. Proszę Państwa, z wielką przyjemnością witam wszystkich na balu karnawałowym warsztatu terapii zajęciowej w Chodzieży, który odbywa się właśnie dziś, w ostatni dzień stycznia, właśnie tutaj, w restauracji Komfort w Margoninie. Więc zapraszam Was serdecznie na pierwsze ćwiczenia taneczno-ruchowe na parkiecie, drodzy Państwo. Od kilku tygodni w Kurierze informujemy o edukacyjnych sukcesach podopiecznych Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach. Dzisiaj raz jeszcze wracamy do tematu. Już za chwilę o sukcesach osiągniętych podczas Olimpiady Literackiej. Jestem uczestniczką 46. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Tematem mojej pracy jest obraz kobiet twórczości Norwida. Przystąpiłam do etapu okręgowego, uzyskując najlepszy wynik punktowy. Długo poszukiwałyśmy materiałów i potrzebnych książek do napisania pracy. Jeździłyśmy do biblioteki i do Piły. Potem analizowałyśmy fragmenty tych książek, wybrałyśmy ciekawą formę listu do Norwida. Często obrazoburczo naśmiewałyśmy się z niego. Zadawałyśmy retoryczne pytania, pytając się o te kobiety w jego życiu. Dalszy etap polegał będzie na napisaniu pracy oraz wiedzy o języku. W części informacyjnej dzisiaj to już wszystkie informacje. W imieniu Pawła Hajmana zapraszam na rozmowę Kuriera. Państwa i naszym gościem już za chwilę będzie Marcin Kita, dyrektor Chodzieskiego Domu Kultury. Pewnie poznamy odpowiedź na pytanie, jakie kulturalne wydarzenia będą towarzyszyły nam w najbliższych miesiącach. Po rozmowie przygotowania chodzieskich gimnazjalistów do tegorocznych walentynek przekonamy się, jak młodzi ludzie obchodzą to święto. Piotr Grześ, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.
Kiedy z dyrektorem Chodzieckiego Domu Kultury spotykamy się na widowni, wnętrze sali widowiskowo-kinowej, to nasi telewidzowie pewnie już wiedzą, że to o kulturze rozmawiać dzisiaj będziemy. Moim Państwa gościem jest dyrektor Chodzieckiego Domu Kultury, wspomniany przed kilkoma chwilami, pan Marcin Kita. Panie dyrektorze, gorąco Pana witam i dziękuję za to, że znalazł Pan czas. Okres pracowity. Wydawałoby się, że jest zupełnie odwrotnie, ale cóż, Chodziecki Dom Kultury wypełniony był jeszcze w okresie zimowych ferii do ostatniego miejsca. Tutaj nie brakowało wielu cennych przedsięwzięć i feryjnych, chciałoby się powiedzieć, inicjatyw. No faktycznie, że ferie były bardzo ciekawe. Na pewno program z naszej strony był tak ułożony, jak sobie tego życzyli rodzice przede wszystkim. Mieliśmy takie sygnały przez ostatnie lata, jak powinien wyglądać ten program. I obok tych poranków filmowych, przedstawień teatralnych, takich interaktywnych przedsięwzięć, gdzie dzieci pracowały również z artystami występującymi na scenie, także zabawy taneczne, ale również i warsztaty wokalne. Także no, cieszymy się bardzo, że mogliśmy zapełnić ten czas dzieciom w te ferie. To dla nas był też czas, gdzie my mogliśmy troszeczkę odpocząć i popracować nad przyszłymi imprezami. A z dziećmi zajmowali się artyści z zewnątrz, z Krakowa, z Torunia. No na pewno dla nas to też ciekawe doświadczenie, bo mogliśmy podpatrywać, jak oni pracują, gdzie warto też się rozwinąć. No, na pewno jesteśmy zadowoleni z ferii i myślę, że dzieci i młodzież również, choć jest i rodzice, są zadowoleni z tych ferii, z ich przebiegu. A tak jak mówię, my pracowaliśmy już nad tym, co się będzie działo w przyszłości. Także to był taki intensywny czas, zresztą nadal jest, bo to jest ta praca końcowa nad warsztatami jazzowymi, to jest przygotowanie w tym roku po raz pierwszy, zamiast tych spotkań koncertowych, dużych, które robiliśmy, chcemy wprowadzić coś dla nas zupełnie nowego, gdzie no może nawet się bym nie spodziewał, że będziemy to robić, ale to jest też tak naprawdę odpowiedź na to, czego oczekują mieszkańcy. I w czerwcu w Amfiteatrze Miejskim odbędzie się po raz pierwszy duża gala Disco Polo. Także właśnie, wydarzenie, panie dyrektorze, którego jeszcze w Chodzieży nie było. Nie było. No również coś ciekawego, innego. No, tak naprawdę to jest typowo rozrywkowa dla nas impreza. Zresztą tak zawsze te koncerty traktowaliśmy. Myślę, że dlaczego nie? I chcemy spróbować. Zresztą tak jak mówię, tak to jest odpowiedź na to, czego oczekują mieszkańcy. 18 czerwca warto pewnie tę datę zapamiętać. To data, tak, która już pewnie, panie dyrektorze, zmianie nie ulegnie, bo nie może ulec zmianie. Nie ulegnie zmianie, ale mamy już też pierwszych artystów, wykonawców. Nie wiem, czy mogę być Banada Kraśko, znany bliżej jako rolnik, który szuka żony. Także będzie na pewno wesoło, będzie inaczej niż dotychczas w amfiteatrze, no, ale trzeba Urozmaicać, odpowiadać na to, czego chcą mieszkańcy. Na pewno spotkamy się też na Dzień Kobiet, ale to jest na razie sprawa taka, powiedzmy, na 90% załatwiona. Będzie koncert dla pań mieszkanek Chodzieży w sali kinowej. Na początku kwietnia duże rockowe uderzenie, będzie zespół AC Drinkers i wiele innych zespołów jeszcze z nim grających. Tak jak mówiłem, warsztaty jazzowe w tym roku bardzo ciekawe. Jakie będą warsztaty, panie dyrektorze? Możemy liczyć także na gości z zagranicy? Tak, już w tej chwili, nie wiem, czy mieszkańcy z pewnością się nie orientują, ale to będzie drugi rok, gdzie biura warsztatów jazzowych działają w Rosji i na Białorusi, także tak naprawdę mamy 4 biura. Na Białorusi, w Rosji, na Ukrainie i w Niemczech. I już w ubiegłym roku mieliśmy więcej uczestników zagranicznych niż polskich. I po raz pierwszy od wielu, wielu lat musieliśmy też wstrzymać nabory na miesiąc przed warsztatami, bo było tak wiele osób chętnych, które chciały uczestniczyć w tych warsztatach. Poza tym no, ciekawe koncerty w ubiegłym roku, 45-lecie. W tym roku też chcemy koncerty zewnętrzne, także nie tylko kadra, która występuje, która pracuje na warsztatach, ale również dodatkowe koncerty weźmiemy, zaprosimy mieszkańców na nie. Jeszcze tak naprawdę też mamy już dopracowaną jedną z imprez kabaretowych, dlatego że w tym roku odbędą się 2 imprezy kabaretowe. 14 maja w amfiteatrze będzie blisko 3-godzinny program kabaretu Para Nienormalni. Zupełnie nowy program. Jak wiemy, kabaret zszedł z anteny telewizyjnej, przygotowują zupełnie nowy program i będzie można już niedługo, myślę, że w ciągu 2 tygodni zacząć nabywać bilety na ten program.
Ciekawostka, będzie amfiteatr po raz pierwszy numerowany. Wszystkie miejsca będą numerowane. Także każdy będzie mógł kupić sobie bilet na to miejsce, które chce, w którym chciałby siedzieć. No i oczywiście chodziecką noc kabaretową przygotowujemy, ale tu jeszcze nie chcę za dużo zdradzać, bo jesteśmy w trakcie. I to są te duże przedsięwzięcia. No, a tak naprawdę na co dzień to, co jest dla nas najistotniejsze, to praca sekcji, zespołów. W tej chwili jest już 14 zespołów, 14 sekcji. To jest naprawdę ogrom młodzieży i ludzi uczestniczących i dorosłych w zajęciach w Domu Kultury. I to jest to, czym my się chołubimy i nad czym pracujemy. Nowe sekcje, które zostały uruchomione, sekcja perkusyjna. Gry na instrumentach perkusyjnych się okazała takim tak przyciągającym zdarzeniem, że będziemy musieli niedługo myśleć o tym, żeby poszerzyć działalność tej sekcji, bo jest wypełniona po brzegi, a jeszcze z wielu, wielu chętnych. Czyli tak naprawdę są rzeczy, które jeszcze jesteśmy w stanie zagospodarować. No oczywiście, że tutaj są na to potrzebne środki i najpierw musimy sobie przeliczyć to wszystko, co mamy i czym dysponujemy, żebyśmy mogli te sekcje uruchamiać, ale chcemy się trzymać tego, że sekcje w Chodzieckim Domu Kultury, udział w zajęciach jest nieodpłatny, bo to jest już rzadkością, ale właśnie tym chcemy zwyciężać, że te zajęcia są nieodpłatne. Zapraszam do wszystkich sekcji, zresztą niedługo też będzie informacja, także o działalności kina i poszerzeniu trochę działalności kina. Zresztą kino się ma bardzo dobrze. Myślę, że ten repertuar, który mamy przygotowywany, jest zadowalający dla mieszkańców. Właśnie, panie dyrektorze, bo skoro znajdujemy się we wnętrzach sali widowiskowo-kinowej Chodzieckiego Domu Kultury, to za każdym razem podczas naszych spotkań, naszych telewidzów, nie tylko mieszkańców ziemi chodzieckiej, namawiamy do tego, aby wybierali ofertę tego właśnie kina. Tutaj popcorn smakuje znakomicie, tutaj bilety pewnie są w konkurencyjnych cenach, a w przypadku na przykład czteroosobowej rodziny to już spora oszczędność. Tak, uruchomiliśmy również kartę Kinomana. Karta Kinomana będzie wchodziła od 10 lutego na rynek, gdzie mając taką kartę, państwo, mieszkańcy będą mogli jeszcze taniej przychodzić do kina, bo będą trzy rodzaje kart, na których będzie możliwość wpłacenia środków na tą kartę i ta karta będzie normalną kartą płatniczą w Domu Kultury. I w zależności od tego, jakie kwoty będą wpłacane za pierwszym razem, to karta będzie miała 4, 6 lub 8% zniżki już. Także to naprawdę jest... Kolejna pewnie bardzo istotna propozycja. Tak, dlatego że no, dla nas to jest dosyć fajna sprawa, bo tak naprawdę osoba posiadająca taką kartę czuje się związana z tym kinem, a dla mieszkańców to jest kolejna szansa na to, żeby uczestniczyć w niższych cenach tych biletach. A wiadomo, no, mimo tego, że mamy bardzo niskie ceny w porównaniu z innymi kinami, to jednak no, wiemy, czym dysponuje tutaj średni mieszkaniec, przeciętny mieszkaniec Chodzieży, a chcielibyśmy, żeby to kino było ogólnie dostępne, bo tak naprawdę dzięki programom, które robimy dla szkół, dzięki programowi Nowe Horyzonty edukacyjnemu, uczymy tą młodzież chodzić do kina, uczymy tego, że to kino to nie jest tylko ten popcorn, o którym pan redaktor mówił, tylko że faktycznie z każdego filmu można wynieść coś ciekawego dla siebie. No to kino ma wychowywać i uczyć również, tak? Także no, pewnie nie wychowamy od razu nowej inteligencji jakiejś, ale będziemy na pewno mogli zawsze sobie powiedzieć, że tak, w Chodzieży chociażby kino jest na tym wysokim, to jest tą sztuką przez duże S, tak? I to udaje się w Chodzieży realizować, że nie trzeba jechać z powodzeniem. Nie trzeba jechać do Piły, nie trzeba jechać do dużych miast, ale faktycznie no, ta sztuka już jest tutaj przez wysokie S. Towarzyszy nam jeszcze okres zimowy 2016 roku, szanowni państwo, właśnie dlatego z dyrektorem Chodzieckiego Domu Kultury spotykamy się we wnętrzach sali widowiskowo-kinowej, ale obiecujemy, że ze zmianą pory roku także i my zmienimy miejsce naszych spotkań i wrócimy do naszej kulturalnej, panie dyrektorze, chciałoby się powiedzieć, ławeczki. Ja za dzisiaj gorąco panu dziękuję. Dziękuję za cały szereg informacji. Dziękuję. I cóż, przypomnijmy tylko, moim państwa gościem w dzisiejszym wydaniu Kuriera Chodzieckiego był pan Marcin Kita, na co dzień dyrektor Chodzieckiego Domu Kultury. Raz jeszcze wielkie dzięki. Dziękuję bardzo.
walentynki 2016 roku już za 9 dni, a my dzisiaj chodzieckich gimnazjalistów pytamy o to, jak spędzają ten dzień. Zaraz także pewnie dowiemy się, dlaczego taki uśmiech towarzyszy na twarzach chodzieckich gimnazjalistek. Proszę w takim razie, jak walentynki spędzacie nie tylko we wnętrzach tej szkoły, ale pewnie poza nimi także. Zazwyczaj chodzimy do koleżanek na jakąś imprezę, coś takiego, albo spotykamy się z kolegami. Jak dziewczyny tutaj w gimnazjum mają jakichś chłopaków, to oczywiście z nimi wychodzą na jakieś romantyczne kolacje i tak dalej. A macie takie osoby, które są bliskie waszemu sercu? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? Jeszcze nie. To komunikat, który... Jeszcze nie, nie. W liceum dopiero będzie okres miłości. Najpierw nauka, potem chłopacy. Dosłownie. To powiedzenie jest najważniejsze. Z tej ważnej postawy pewnie będą dumni i rodzice, i dyrekcja miejskiego gimnazjum w Chodzież, ale w tym miejscu, w tej szkole dzieje się coś wyjątkowego 14 lutego, czy też nie? Oczywiście, że tak. Mamy dyskotekę szkolną, na którą bardzo zapraszamy wszystkich gimnazjalistów. Mogą przyjść też nauczyciele, oczywiście. Mamy pocztę walentynkową. Zorganizowana poczta, uczniowie mogą sobie wysyłać walentynki. No, jest dosyć dużo się dzieje w szkole w okazji walentynek. Uczniowie mogą się ubrać na czerwono, tak wie pan, bardziej. Wyjątkowo. O, dokładnie, wyjątkowo. W dalszym ciągu z kamerą Kureja Chodzieskiego jesteśmy we wnętrzach Miejskiego Gimnazjum Chodzieży i młodych ludzi podopiecznych tej właśnie szkoły pytamy m.in. o to, jak spędzają tegoroczne walentynki. Cóż, rozpoczynamy w takim razie. Słyszeliśmy już, że w szkole nie brakuje wielu atrakcji, a jak jest poza nią? No, tutaj już ciężej, prawda? Dlaczego ciężej poza szkołą? No, trzeba znaleźć chłopaka. Aha, to w wieku gimnazjalnym nie ma się jeszcze takiej bratniej duszy? Jeszcze nie, ale ja ten na razie walentynki spędzam z mamą, z pieskiem, oglądając film jakiś, tak najlepiej, nie? No właśnie, bo nikt chyba nie powiedział, że Dzień Zakochanych, czy ten wyjątkowy dzień określany przez nas jako walentynki, to dzień, który nie może być spędzony wspólnie z rodzicami albo najbliższymi, także przecież kochamy, prawda? Prawda, oczywiście, ale to też zależy od osoby, oczywiście. I... Czyli są takie osoby w gimnazjum chodzieskim, które mają bratnią duszę? Oczywiście. Pytamy dzisiaj o to, jak spędzacie walentynki. Bardzo proszę, w kilku słowach. Proszę pana. Nie wszyscy chcą nam o tym opowiedzieć. Cóż, pytamy dalej. Dziewczęta? Ja idę z koleżanką na seans filmowy. Wow, pewnie w chodzieskim kinie. Nie, w domu. Jakaś romantyczna komedia, prawda? Tak, na pewno. Nie wszyscy jeszcze nam dzisiaj o tym wyjątkowym nie opowiadali, także pytamy w takim razie dalej. No, ja zamierzam ten dzień spędzić właśnie w swoim salonie, na kanapie wygodnie, z jakimś dobrym jedzeniem pod ręką oraz z dobrym filmem. Pewnie znakomity pomysł na spędzenie tego dnia. Nie mam planów na ten dzień, nigdy nie przykładałam do tego święta żadnej uwagi większej, ale zwykle spędzam go z rodziną i bliskimi. Właśnie, dziewczęta, bo o tym również nie mówiliśmy dzisiaj, ale to dzień, który pojawił się w naszej tradycji i towarzyszy nam pewnie od niedawna, ale okazuje się, że gdzieś tam w sercach gimnazjalistów zapisał się na dobre. Myślę, że tak. Z pewnością. Pozdrawiamy wszystkich uczniów Miejskiego Gimnazjum! Serdecznie witam jeszcze raz wszystkich zebranych na dzisiejszym spotkaniu. Okoliczność dzisiaj jest wyjątkowa. Myślę, że chyba pierwszy raz w najnowszej historii naszej gminy przyszedł taki dzień, że mamy możliwość spotkania się z takiej okazji. Trzeba bardzo serdecznie przywitam, bo pierwszy raz mamy okazję się spotkać dzisiaj panią Marię Konopką, z którą tak to powiem, poprzez córkę tylko mieliśmy kontakt i właśnie z tej okazji, że wspólnymi siłami udało nam się
wydać wspomnienia z okresu II wojny światowej pani Marii Konopi. Trochę jestem wzruszony, ponieważ jak dostałem egzemplarz maszynopisie tej książki, to nie była jeszcze wtedy książka, tylko było po prostu maszynopis. I któregoś wieczoru zacząłem czytać ten maszynopis. I po prostu czytałem to jednym tchem, jak to się mówi. Wspomnienia bardzo osobiste. Wspomnienia małego dziecka. Wtedy dziecka, dzisiaj już dorosłej osoby, mające tak liczną rodzinę, którą bardzo serdecznie witam na tej sali budzyńskiej, bo nie wszyscy pewnie byli w Budzyniu i po raz pierwszy być może tak jest. I czytając tą książkę, tak sobie uzmysłowiłem te wspomnienia, że chyba przyszedł czas, żebyśmy jako gmina, jako to pokolenie trochę młodszych, żebyśmy zaczęli dokumentować te fakty, te zdarzenia, które były udziałem naszych ojców i dziadków. Te chwile wzruszenia, gdzie czytałem, czytając tą książkę, to mi się przypominały też wspomnienia moich rodziców. Nie z tych stron, tylko troszeczkę dalej. I tak zawsze żałowałem, że nigdy do tego nie doszło, że nie zostały spisane. Pamięć ludzka jest ulotna. Więc pewne historie rodzinne, dziejowe odchodzą w niepamięć. I dlatego postanowiliśmy pomóc i sfinansować te wspomnienia. To jest pierwsze chyba wydanie, przynajmniej ja mam taką wiedzę, w historii naszego powiatu chodzieskiego, gdzie w taki sposób bardzo osobisty te wspomnienia zostały wydane. Zdarzenia dzieją się, rozpoczynają się w Brzekińcu, poprzez Budzyń, poprzez obecną gminę Kaszory, czyli Morzewo, obecną gminę Chodzież, Nietuszkowo, samo miasto Chodzież, czyli cały czas się obracamy na obszarze powiatu chodzieskiego. Nie spotkałem się w literaturze także nigdy z opisem tamtych wydarzeń z okresu wyzwolenia ziemi chodzieskiej w 1945 roku, a w tym właśnie opracowaniu były właśnie tego typu wydarzenia, które się działy właśnie w okolicach Ujścia. To są także wspomnienia rodzinne, dlatego taki chyba myślę liczny udział rodziny państwa Grzeczki z Brzeklińca. Rodzina tutaj mieszkająca, jak ja tylko pamiętam. Więc cieszę się, że przedstawicielka tej rodziny spisała także swoje dzieje rodzinne. To na pewno jest wielkie wydarzenie w dziejach państwa rodziny. Za to pani Marii chcieliśmy złożyć w imieniu swoim, mieszkańców naszej gminy. Obecni są tu przedstawiciele także Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, bo tamże także taki wątek się przejawia. Obecni są także przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, którzy kultywują pamięć właśnie o wydarzeniach historycznych tej ziemi chodzieskiej. I w imieniu wszystkich pani Marii chcieliśmy złożyć podziękowania za to, że spisała te wspomnienia. Nie wszyscy mieli okazję, mieli czas. Nie wszyscy mają talenty, żeby to zrobić. Dzięki tutaj obecnej pani Joannie i miłej współpracy udało nam się to wszystko sfinalizować. Efektem jest może skromna książeczka, ale jakże szczególna, opisująca właśnie przeżycia osobiste, rodzinne i te historyczne. Długo bym mógł mówić, bo czytałem tę książkę już dwukrotnie, ponieważ samo przeżycie tej wojny, walka o byt w tamtym okresie czasu. Głód, chłód i poniewierka, tak to się nazywało. Nigdzie daleko. To nie były dalekie Kresy, gdzieś wywózka na Syberię, czy gdzieś w inne strony Polski, świata. To było tutaj, niedaleko. Praktycznie na drugim końcu naszego powiatu chodzieskiego. I takie wydarzenia miały miejsce.
Oby nigdy do takich zdarzeń w najbliższych czasach nigdy nie doszło. Świat się zmienia. Narody się też zmieniają. Nie wiadomo, co nas czeka. Ale to wszystko, żeby nigdy już nie miało miejsca. Pani Mario, za to, że pani wykonała ogrom pracy, bo to jest ogrom pracy. To nie jest tak, że to się siada, pisze i samo zbyt pióra wychodzi. To na pewno kosztowało wiele wieczorów, wiele dni. I nocy. I nocy być może, jeżeli tak. I to jest naprawdę wielkie wydarzenie i cieszę się, że mogliśmy tutaj wspólnymi siłami tego dzieła dokonać. Dziękuję ślicznie. Tak jak już wspomniałam, to wnuczki mnie, w książce wspomniałam, to wnuczki mnie namówiły do tego. No to zaczęłam pisać i najpierw ołówkiem, zeszyt, gumka i ołówek. No później jak już dostałam komputer, to dalej na komputerze. Czy miała pani pisząc chwilę zwątpienia, czy pani robi dobrze, że chce się pani podzielić tymi wspomnieniami? Zwątpienia to miałam cały czas i całe szczęście, że nie wiedziałam, że to tak się ta sprawa skończy z tą książką, bo miałabym o wiele większy stres. Byłoby mi o wiele trudniej napisać, a tak, no to pisałam dla swojej rodziny. No bo zaczęła pani pisać w wieku 80 lat, a nigdy wcześniej pani nie myślała o tym? No, siostra mnie, nieżyjąca siostra Kazia mnie namawiała ciągle, bo jakoś tak się utarło, że ja, w rodzinie, że ja mam najlepszą pamięć. Że mam najlepszą pamięć. Ona była młodsza siostra, więc ona niewiele pamiętała. No i tak przywierzałam się do tego. Nawet próbowałam to nagrać, bo byłoby dla mnie o wiele łatwiej, gdyby ktoś zadawał pytania. Próbowałam to nagrać, ale jak się tam zaczęły kółka kręcić, to straciłam w ogóle wątek. Mam inne pytanie. Czy na początku tej wojny, kiedy pani sobie uświadomiła, że nie każdy Niemiec to wróg, a nie każdy Polak, sąsiad to przyjaciel? No to było w naszej rodzinie, to nie było, że to po prostu człowiek się liczył, a nie narodowości. No inne względy nie miały znaczenia, człowiek się liczył. To był ojciec, ze wszystkimi rozmawiał, pomagał gdzie tylko mógł, słabszym, biedniejszym. No tak. Czy w tych miejscach, gdzie państwo przebywali, swobodnie można było używać języka polskiego? O nie, to trzeba było mówić po niemiecku, do sklepów, w sklepach trzeba było mówić po niemiecku i w ogóle... Ale w domu rodzice starali się pielęgnować tak, język polski, w domu, tak? W domu nikt nie zabraniał w domu mówić po polsku. Wiem, że dla pani rodziny wiara w Boga zajmuje szczególne miejsce w życiu. Niespełna miesiąc temu obchodziliśmy święta Bożego Narodzenia. Czy może nam pani powiedzieć, jak w tym trudnym okresie wygląda Wigilia? O, tu mam problem, bo wszystko pamiętam, to znaczy nie wszystko, dużo pamiętam. Pamiętam przygotowania, zwłaszcza pierwszej Wigilii. To była szczególna Wigilia związana z tym, z tym, że zabrakło wody, że nie było dostępu do wody, ale samej Wigilii nie pamiętam i nie pamiętam żadnych świąt. A takie elementy jak choinka? No, choinki na pewno nie było, może jakieś gałązki. No, pani mama była bardzo muzykalna, jakieś wspólne śpiewanie kolęd. Ale już powiedziałam już, że ja nic nie pamiętam, ani żadnych świąt nie pamiętam. A czy ta więź, którą pani miała z rodzeństwem, przetrwała próbę czasu? Tak. Jak wyglądały państwa relacje po wojnie? No, wspieraliśmy się jak kto mógł. I w jaki sposób mógł tej pomocy udzielić siostrze czy bratu. No i więzi nadal są. Dwoje z nas już nie żyje, także pozostała nas czwórka, no ale trzymamy się.
Po powrocie do Brzeklińca była Pani już o kilka lat starszą dziewczynką. Czy może nam Pani powiedzieć, jak wyglądały Państwa relacje z sąsiadami? To byli nowi sąsiedzi. Ci, którzy byli przedtem, no to tak zmieniły się zupełnie relacje, to znaczy nie relacje, zmieniły się warunki i gospodarzami byli inni ludzie, już Polacy. Przeważnie u tych Niemców pracowali, u tych naszych sąsiadów. No a to trzeba było od nowa poukładać. Też przyjechało potem ze wschodu, przyjechali. Ludzie zostali na tych po niemieckich gospodarstwach obsadzeni i trzeba było na nowo sobie ułożyć relacje. Jak odnaleźli się Państwo w tym nowym ustroju? Co czuła Pani? Czy to rzeczywiste wyzwolenie? No to już nie, to nie było wyzwolenie, to się czuło od samego początku, że to nie było wyzwolenie. Powiedziałabym, że w wielu przypadkach było więcej upokorzeń. Odczuwaliśmy nieprzyjaźń, no inaczej, inne słowo, nie nieprzyjaźń, niechęć, tak. Od razu wiedzieliśmy, że jesteśmy wrogami Polski, klasowymi wrogami jesteśmy, no i kułakami. I także... No właśnie, jak reagował Pani tata na to? On był dla Was wielkim autorytetem przecież, tak, prawda? Tak, był wielkim autorytetem, ale też no, był oczytanym człowiekiem, był dobrym gospodarzem, był szanowanym człowiekiem, no ale bardzo cierpiał z tego powodu. Bardzo cierpiał, bo tutaj właśnie jest urywek listu, tutaj mamy taki, który, żeby to... To by całość, to by właściwie dużo by tu powiedziało. Może Pani... Tak, ale może fragment. Dobrze, ja bardzo proszę. To proszę Państwa, jest fragment listu, zacytuję, który napisał dziadek mój, czyli ojciec mamy, do swojej siostry Praksedy, która była wówczas w Stanach Zjednoczonych, była zakonnicą. Taki fragment, który mówi o tym, jakimi wzorowymi Polakami byli tutaj była nasza rodzina. W myśl ówczesnego hasła, żeby się trzymać ziemi rękami i zębami, bo ile ziemi w polskich rękach, tyle jest Polski. Nasi świętej pamięci rodzice dwukrotnie przepłacili i wykupili z rąk niemieckich ziemię, a tym samym zyskali sobie szacunek i poważanie na całą okolicę jako wzorowi gospodarza. Spytam może tak jeszcze, czy dzieliła się Pani po wojnie idąc do szkoły podstawowej ze swoimi rówieśnikami, przeżyciami z tego okresu, czy raczej oddzielaliście to kreską milczenia? Czy opowiadały dzieci między sobą, gdzie spędziły, jak przeżywały tamte czasy? Woleliśmy zapomnieć o tym i nie rozmawialiśmy, nawet między sobą nie rozmawialiśmy. Właśnie o tym chodziło, czy... Ponieważ były to tak ciężkie czasy, że trzeba było znowu walczyć, znowu cierpieć i znowu być upokarzanym. Także, że nie wracaliśmy do tych czasów. A czy wróciła Pani do tych miejsc tamtego czasu, z czasu wojny, do domu w Nietuszkowie, czy w Kamionce, do Młyna, czy na pola, na których pracowała Pani tak ciężko jako dziecko? Często przejeżdżam tą drogą, tą szosą, jadąc do córki, a w Nietuszkowie byłam jeden raz. No tam się zmieniło sporo, także... Ale jak jadę tą szosą, to zawsze mi się przypomina, jak w tym lesie, jak przed tą samą wojną, tuż przed wojną, jak biegłyśmy tą szosą wieczorem, to zawsze sobie nie tylko przypominam, ale widzę nasze sylwetki, nasz strach, nasze uczucia. To wszystko to właśnie wraca do mnie, wraca. We'll be right back.
Paweł Hajman, gorąco Państwa witam. Już za kilka chwil rozpoczniemy kolejne wydanie Sportowego Tygodnia. Dzisiaj wyjątkowo z wnętrz jeszcze pustej sali widowiskowo-sportowej działającym przy chodzieskim zespole szkół ponadgimnazjalnych imienia Hipolita Cegielskiego. Dlaczego znajdujemy się w tym miejscu? Tradycyjnie odpowiedź na to pytanie poznacie Państwo już za kilka chwil. Wystarczy być z nami. Nie będzie brakowało emocji siatkarskich. Będą także przygotowania do kolejnego piłkarskiego turnieju. Raz jeszcze gorąco Państwa zapraszam. Na początek dzisiejszego Sportowego Tygodnia przenosimy się do wnętrz sali widowiskowo-sportowej działającej przy Margonińskim Zespole Szkół. Tam dokładnie w minioną sobotę odbywał się pierwszy w historii memoriał imienia Roberta Barteckiego, wielkiego przyjaciela piłki nożnej i sportowych przedsięwzięć realizowanych nie tylko na terenie gminy Margonin. Udział w rozgrywkach wzięło aż 7 drużyn. Dokładnie w sobotę we wnętrzach sali widowiskowo-sportowej działającej przy Margonińskim Zespole Szkół odbył się pierwszy w historii memoriał imienia Roberta Barteckiego, wielkiego filantropa, sponsora wielu imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych, nie tylko na terenie miasta i gminy Margonin. Na boisku zobaczyliśmy podczas piłkarskiej rywalizacji aż 7 drużyn, głównie złożonych z przyjaciół i znajomych Roberta. Za pamięć o Robercie oraz zdrową rywalizację podziękowali piłkarzom żona oraz burmistrz miasta i gminy Margonin Janusz Piechocki. Ostatecznie to reprezentacja Szamocina, zespół Crispol zdobyła pierwsze miejsce. Skoro w dzisiejszym wydaniu naszego programu mówimy o wspomnieniu wielkich sportowców i pasjonatów sportu, przenieśmy się w takim razie do wnętrza sali sportowej działającej tym razem przy Czarnkowskim Gimnazjum. Tam także odbywało się wielkie wspomnienie. Tym razem oldboye prezentowali swoje siatkarskie umiejętności. Kolejny turniej piłki siatkowej oldboyów o Puchar Burmistrza Miasta Czarnkowa imienia Ryszarda Krzyżanowskiego jest już za nami. Siatkarskich emocji w minioną sobotę we wnętrzach sali widowiskowo-sportowej działającej przy Czarnkowskim Gimnazjum nie brakowało. Jak podkreślają organizatorzy, niech żałują ci, którzy tego miejsca w minioną sobotę nie odwiedzili. Ostatecznie po rozegraniu wszystkich pojedynków na miejscu pierwszym zespół Noteci Czarnków, na miejscu drugim siatkarze z Darłowa, miejsce trzecie należało do reprezentantów Krzyża Wielkopolskiego i na miejscu czwartym zespół ze Słupcy. Organizatorzy za naszym pośrednictwem dziękują wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do organizacji kolejnego tego memoriału. My obiecujemy, że w kolejnym wydaniu Sportowego Tygodnia wrócimy do tego tematu, a dzisiaj jeszcze na kilka chwil pozostajemy z siatkarzami, którzy, przypomnijmy, rywalizowali w minioną sobotę podczas turnieju piłki siatkowej Oldboyu w Czarnkowie. We'll be right back.
Dla miłośników i sympatyków emocji sportowych w dzisiejszym wydaniu naszego programu mamy jeszcze specjalne zaproszenie. Już jutro we wnętrzach tej właśnie sali rywalizować będą tym razem piłkarze. Mowa tym razem o kolejnym piłkarskim turnieju zorganizowanym przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej. O szczegółach już za kilka chwil Sergiusz Grabowski. Kiedy w Sportowym Tygodniu spotykamy się z Sergiuszem Grabowskim, to pewnie nasi telewidzowie już wiedzą, że to za sprawą kolejnego przedsięwzięcia. Tym razem o piłce nożnej będziemy mówili, panie trenerze, i wielkim wydarzeniu, bo tak musimy chyba mówić o turnieju, który we wnętrzach tej sali będzie odbywał się już jutro. Tak, jutro o godzinie 9 zacznie się turniej juniorów starszych o mistrzostwo OZP-u naszego tutaj Pilskiego, także to jest no, największa impreza, jeśli chodzi o rozgrywki młodzieżowe juniorskie w byłym województwie, w zasadzie w Okręgu Pilskim. Wiemy, ile drużyn wystartuje, panie trenerze? Na dzień dzisiejszy są to 10 najlepszych zespołów, które zakwalifikowały się do finałów, także będziemy grali systemem w dwóch grupach, każdy z każdym, później następuje system pucharowy, no i finały zaplanowane są gdzieś na godzinę 14. Najlepsi będą nas, mieszkańców powiatu chodzieckiego, reprezentowali podczas rejonowych albo wojewódzkich rozgrywek? Znaczy się, tutaj zwycięzca kategorii tutaj naszej juniorskiej z okręgu awansuje do finałów Mistrzostw Wielkopolskich, gdzie poszczególne okręgi spotkają się i będą rywalizować o Mistrzostwo Wielkopolskie. W poprzednich latach odnosiliśmy jakieś sukcesy? Znaczy się, no, jesteśmy obrońcą trofeum, także zawsze jesteśmy w czołówce. Można tak ile powiedzieć. Drużyn tym razem będzie miał powiat chodziecki i zespół szkół ponadgimnazjalnych? Powiat chodziecki będzie miał 3 zespoły w tym turnieju, gdzie tutaj jako zespół szkół ponadgimnazjalnych będą chłopacy występować jako klasa sportowa w barwach Polonii Chodzież. Jakie przygotowania? Rozmawiamy dzisiaj z jednym pewnie z piłkarzy, który już za moment, za kilka chwil zaprezentuje nam swoje piłkarskie umiejętności na parkiecie właśnie tej sali. Jak przygotowania w takim razie? Przygotowania idą pełną parą. Już przygotowujemy się również do sezonu na boisku tutaj na razie na hali, chociaż w weekendy również mamy treningi na dworze, więc przygotowania idą pełną parą. Rozumiem, że okres jesienno-zimowy spędziliście we wnętrzach tej sali. Głównie tak, chociaż jak mówię, również biegaliśmy na dworze, treningi na dworze również się odbywa. Jakieś pojedynki sparingowe już za nami? Na razie jeszcze nie, ale są już zaplanowane wszystkie sparingi. Panie trenerze, pewnie za późno jest już dzisiaj, bo telewidzowie Sportowego Tygodnia przysłuchują się naszej rozmowie w piątkowy wieczór, aby zgłosić kolejną reprezentację, ale nic straconego, aby we wnętrzach tej sali pojawić się w sobotnie przedpołudnie, pewnie punktualnie o godzinie 9. Tak, nic nie, nie stoi na przeszkodzie. Od 9, tak jak mówię, hala będzie otwarta dla publiczności, będą tutaj mecze eliminacyjne, także zapraszamy serdecznie. Jeszcze z tego miejsca chcieliśmy zaprosić do kolejne roczniki, że tak powiem, do klas sportowych tutaj naszej szkoły, zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Chodzieży. Dodajmy tylko, jakie to klasy? Rozmawiamy dzisiaj o jutrzejszym przedsięwzięciu, o jutrzejszym wydarzeniu, ale myślę, że warto nawiązać, bo to niesłychana oferta. Oferta, która pewnie zainteresuje tegorocznych absolwentów szkół gimnazjalnych. Tak, dokładnie. Tutaj w naszej szkole prowadzone są grupy sportowe w kierunku piłki nożnej pod patronatem tutaj też naszym sportowym Lecha Poznań. Także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy by chcieli po prostu wziąć udział w takim cyklu szkolenia klas sportowych połączony z rozgrywkami klubowymi. Ja rozumiem, że w klasie sportowej zajęć z wychowania fizycznego jest zdecydowanie więcej. Tak, zdecydowanie więcej. Tutaj chłopacy mają zajęcia poranne, gdzie jest siłownia, basen, później zajęcia popołudniowe, są uzupełniane tutaj zajęcia dodatkowymi treningami już jak gdyby w poszczególnych klubach, czy to w Polonii, czy tutaj w klubach naszego powiatu. W takim razie zapraszamy. Niech ta rozmowa będzie takim swoistym apelem do tego, aby już pewnie w czerwcu aplikować do klas sportowych i zostać uczniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Hipolita Cegielskiego. Za dzisiaj dziękuję i przypomnijmy, spotykamy się jutro o godzinie? O godzinie 9 do godziny 14:30, także serdecznie zapraszamy. W dzisiejszym wydaniu naszego programu to już niestety wszystkie informacje. Ja gorąco dziękuję Państwu za uwagę i tradycyjnie przypominam, że premierowe wydanie Sportowego Tygodnia rozpoczynamy w każdy piątek za kwadrans 9. Warto być z nami.